Cześć, ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film z porównaniem pracy różnych motowiertarek. Zapraszam. Dobrze, a więc będzie to krótki film, gdzie porównamy sobie pracę różnych motowiertarek. Od razu mówię, że nie będzie to film typu co wybrać, co najlepsze, ponieważ jak widzicie, są tutaj motowiertarki z różnej półki cenowej, z różnej półki jakościowej oraz przede wszystkim są motowiertarki akumulatorowe oraz motowiertarki sieciowe na 230 V, więc bezpośrednie ich porównanie nie ma sensu. Po prostu będzie podzielony ekran na kilka części, gdzie będziecie widzieli jedną obok drugiej, jak wiercimy otwory o różnych średnicach i będzie sobie można porównać tą pracę. Po kolei mamy takich kandydatów: Dedra akumulatorowa, model DED7048, najsłabsza, 1,8 joule energia udaru, natomiast obroty to 1500 obrotów na minutę. Potem mamy Kaltmana, Kaltman model KTi BMW 20V, energia udaru to 3 joule, obroty to 950 obrotów na minutę. Potem mamy Dedrę z silnikiem bezszczotkowym, bo tamta była szczotkowa, Kaltman też jest bezszczotkowy. Ta Dedra bezszczotkowa jest to model DED7149, energia udaru to 2,5 joule, obroty to 1050 obrotów na minutę. I potem mamy dwie motowiertarki sieciowe. Tutaj mamy AEG model KH24IXE. Energia udaru to 2,4 joule i obroty 1500 obrotów na minutę. I ostatnie Metabo model KHE2860 Quick. Energia udaru 3000. Energia udaru 3,2 joule, co jest najwięcej ze wszystkich. I obroty 1100 obrotów na minutę. Przechodzimy teraz już do testów i zobaczymy, jak to będzie wyglądało jedna obok drugiej.
Dobrze, słuchajcie, widzieliście jak to wygląda. Co ciekawe, Kaltman 3 Joule, AEG sieciowy 2.4 i Dedra 2.5 szły bardzo równo. Czasami Kaltman potrafił być szybszy przy największym wiertle 25 mm niż AEG. No, ma większą energię udaru, ale szczerze mówiąc myślałem, że sieciowa AEG sobie poradzi lepiej. Dedra też tam raz wyprzedziła Kaltmana, także bardzo fajnie. Najszybsze było mimo wszystko Metabo. Największa energia udaru, czyli 3,2 Joule. Obroty co prawda 1100, nie jest to najwięcej, bo chociażby AEG ma 1500, ale jednak poradziło sobie najlepiej. Zresztą zobaczcie na AEG, chociażby tutaj na całą tą głowicę, przepraszam, na AEG, na Metabo, on ma największą tą głowicę. Widać jednak, że to jest solidność, zobaczcie, w porównaniu do AEG. Jednak, no, nie oszukujmy się, Metabo jest też najdroższe. Co ciekawe, dałbym tutaj plus Dedrze tej najsłabszej, czyli 1,8 Joule. Dlaczego plus? No, oczywiście cały czas była tak naprawdę najwolniejsza, co nie zmienia faktu, że poradziła sobie z każdym otworem i co ciekawe, poradziła sobie z otworem 25 mm. Trwało to wieczność, nie oszukujmy się, ale dała radę. Nie zatrzymała się ani razu. Ja tam kilka razy sprawdzałem, jak długo mi zostanie, bo i tak już wiedziałem, że ona będzie miała ostatnie miejsce. Ale no, wywierciła ten otwór i to jednak jakby nie było plus dla Dedry. Jeszcze tam, nie wiem czy zwróciliście uwagę, dwa czy trzy razy zdarzyło się tak, że pękł mi ten krawężnik na pół. Jednak ja sprawdzałem i to zawsze było w momencie, kiedy już wywierciłem otwór na wylot. Miałem tam raz sytuację, że ten krawężnik mi pękł na pół, zanim jeszcze wywierciłem otwór i wtedy tą próbę oczywiście powtórzyłem. Także tam, gdzie widzieliście, że krawężnik się przełamał na pół, to się nie przejmujcie, bo tak naprawdę to już było w momencie przewiercenia całego materiału. No to tyle będzie na ten film. Tak to wyglądało. Mówię, nie jest to żaden film typu co jest najlepsze. Chciałem pokazać, jak to wygląda między młotowiertarkami o różnych energiach udaru i też między sieciowymi a akumulatorowymi. Jak widać, sprzęty akumulatorowe bardzo fajnie sobie radzą w konfrontacji ze sprzętami sieciowymi. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!